Córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Ewangelia według Marka, 5 rozdział, 35 do 36 wersetu. Nie bój się. Jair udał się do Pana Jezusa, wiedząc, że jest on w stanie uzdrowić jego córkę. Pan wyruszył w podróż do jego domu. Po drodze pojawiła się kobieta potrzebująca pomocy. Przez 12 lat bezskutecznie szukała pomocy u lekarzy. Gdy Pan przechodził obok, dostrzegła okazję, by zostać uzdrowioną. Dotknęła rąbka jego szaty i została uzdrowiona. Pan zawołał ją z tłumu i powiedział jej, że jej wiara ją uzdrowiła. Czy Jair miał mu za złe to opóźnienie? Każdy z nas wie, jak nasze serca często reagują na opóźnienia. Jair wierzył, że Pan Jezus jest w stanie uzdrawiać i był tego świadkiem na własne oczy w przypadku kobiety, która dotknęła rąbka jego szaty. Kto jednak mógł poradzić sobie z mocą śmierci? Nie bój się, tylko wierz. Brzmiały słowa Pana skierowane do niego. W co? Czy była jeszcze nadzieja tam, gdzie wszystko wydawało się beznadziejne? Tak, ponieważ błogosławiony, który przyszedł z pomocą Jaira, nie był tylko uzdrowicielem, ale samym Synem Bożym, tym, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Tak uczy nas Ewangelia Jana, 11 rozdział, 25 werset. I tym, który mógł powiedzieć do Jeremiasza: ja jestem Jahwe, czy jest dla mnie coś zbyt trudnego, jak komunikuje nam Księga Jeremiasza, 32 rozdział, 27 werset. Czy znajdujesz się w sytuacji, która wydaje się beznadziejna? Czy zniechęciłeś się z powodu opóźnień? Pamiętaj, że ten, który wskrzesił córkę Jaira, jest nadal taki sam. Tak uczy nas Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Nie bój się. Córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Ewangelia według Marka, 5 rozdział od 35 do 36 wersetu.